się, że nadeszła wiosna. Dwa dni temu mieliśmy pierwszy dzień wiosny, 21, 22. Jak co roku mamy Światowy Dzień Wody i od 8 lat staramy się te dwie imprezy ze sobą połączyć i świętować tutaj u nas w Chorzowie po swojemu, czyli mamy wiosenne Święto Wody. 8 edycja w tym roku. Już od kilku lat mamy to na dwóch basenach, czyli na Granicznej i na Placu Powstańców. Bardzo się cieszymy, że w tym roku również rodziny chętnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Po 20 rodzin na każdym basenie. Tutaj już rozpoczęliśmy o godzinie 10, za chwilę o 11 zaczynamy na Placu Powstańców. 6 konkurencji, bardzo prostych konkurencji, takich, żeby wszyscy mogli wziąć udział, czyli od najmniejszych dzieciaków, po babcie, dziadków, ponieważ to są konkurencje rodzinne, każdy w tym może wziąć udział. No myślę, że dobra zabawa, jak co roku. Startuję po raz pierwszy. Mama bardzo mnie przekonała, że myśmy startowały razem, więc tak to się stało i tak to dzisiaj jestem. Udało mi się pokonać i jestem bardzo dumna z siebie i z mojej drużyny. Tato powiedział, że spróbował, no to tak się stało. Konkurencja nie była aż tak ciężka. Dosyć fajnie było. Jak zobaczyłam, że kilka osób, które wiem, że od pierwszej edycji, bardzo mnie to cieszy, no bo to powoduje, że to jest fajne, że bardzo dużo osób podkreśla, że fajna możliwość spędzenia czasu z rodziną, z dziećmi razem, w sposób aktywny, wesoły. Bo tu jest jakaś tam rywalizacja, ale myślę, że przede wszystkim to jest dobra zabawa.